Dziś w Los Angeles mamy piękną pogodę, więc kibice pojawili się na stadionie Dignity Health Sports Park w dobrych nastrojach. Oby tylko humorów nie zepsuli im piłkarze. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą jest za linią obrony. Uwaga! I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy, co dalej. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. A Mbappé z takiej odległości niezwykle się mylić. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. Prowadzą zatem 1-0. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Bramkarz spokojnie to wyłapuje, nie było żadnego zagrożenia. I strzał na bramkę. I piłka w bramce. Po drodze odbiła się jeszcze od kogoś, zanim wpadła do siatki. Popatrzmy raz jeszcze na powtórce. Widać wyraźnie, że był tu rykoszet i chyba bez niego piłka nie znalazłaby się w bramce. 2-0. Gramy dalej. Takie wejścia wślizgiem to coś, co kibice bardzo sobie cenią. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Kylian Mbappé. I jest. Tym samym prowadzą różnicą 3 goli. Po prostu muszą to wygrać. Słowa uznania za wykończenie akcji, ale wszystko zaczęło się od tego odbioru. Przysnął obrońca, nie utrzymał piłki i to nie mogło się skończyć inaczej. A więc mamy 3-0. Paris Saint-Germain wykona rzut wolny. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Dobrze teraz na dobieg Mbappé. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą 4 bramek. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Niesamowite lanie spuszczają tutaj bezradnym rywalom. Ciekawe, czy to już jest koniec strzelania w tym meczu. Nie udało się odebrać piłki. Nadal coś z tego może być. Niewiarygodne, Donnarumma, nie ma bramki. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. I jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, który udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzy. Powiększają przewagę. 5-0. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Maguire z piłką. Czy trafi do siatki? I co, mili państwo? To znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. A więc Bogrom 6-0. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Są media, które o Leo Messi potrafią pisać bez końca, ale teraz mają ku temu powód. Popatrzmy, ależ teraz okazję. Na luzie teraz broni Donnarumma. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już 3. raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka.
Popatrzmy, jak wspaniale wymierzył to prostopadłe podanie. Nie było spalonego. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda. Jakby obrona, ale piłka w grze. Doskonale się teraz zachował. Było groźnie, ale nie wahał się ani trochę. Statystyki nie kłamią, gdy ma się tyle okazji, musi to zaowocować bramkami. Dają wyraźne przewagę. Wspaniale teraz broni bramkarz, naprawdę pokazał klasę. W pole karne, głęboko teraz. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś... Czy wykorzysta tę okazję? Dobrze obroniony strzał. Angel Di Maria. Piłka wybita spod nóg rywala. I mamy podanie do Neymara. Piłka za boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. Nic dziwnego, że właśnie temu nazwisku poświęcamy dzisiaj tyle uwagi. Świetnie pokazuje się w ataku. Niewątpliwie dziś dochodzi do okazji strzeleckich z niebywałą łatwością. A co ważne, zamienia sytuację na bramki. Jeśli będzie... Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Nie do wiary! Naprawdę nie mają litości! Znowu bramka! Podwyższają prowadzenie! Deklasacja! To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Bardzo dobra pierwsza połowa w wykonaniu Kyliana Mbappé. Patrzę na ciebie i chyba jesteś podobnego zdania, Jacku. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! I gol! Rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Zrobił nam się mecz do jednej bramki, choć można też powiedzieć, że bramek mamy tutaj multum. Wyszedł sam na sam, uwaga! Tak, ale się popisał Mbappé. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Traci piłkę po tym doskoku. Adresatem podania Wijnaldum, ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. I oto z piłką Leo Messi. Ale może teraz będzie szansa. Trafia w słupek, zagrożenie nie minęło. Odbiór piłki w takim miejscu, robi się groźnie. Ale uwaga, jest pod presją. No i przejmuje teraz piłkę. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Popatrzmy ponownie. Jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, poprosi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku.
Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Uwaga, wychodzi sam na sam. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Coraz poważniej brzmią zapowiedzi, że Bayern Monachium... Spójrz, to może być bramka. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny, słowem, to musiał być gol. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Co teraz zrobi Marquinhos? Jest w poważnych opałach. Zablokowany ten strzał. Niepotrzebna strata. Fatalnie zagrał. Kylian Mbappé! Bramkarz wybija, ale gra się toczy. No i jest offside. Za wczesne było to podanie, zabrakło cierpliwości. Trzeba było dać chwilę więcej na powrót na pozycję. Sędzia pozwala grać dalej, bez że ma korzyść. Marco Verratti przemierza kolejne metry. Do bramki rywala jeszcze trochę. Bez faulu, czyściutki odbiór. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Piłka wybita spod nóg rywala. Teraz strzał z dystansu. Ale ten strzał nie mógł zaskoczyć. Czujna interwencja. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Mbappé, może być niebezpiecznie. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Akcja wciąż trwa. Gol! Czyste złoto! Ależ trafił tę piłkę z woleja. No wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! Rzućmy okiem na powtórkę tego gola. Błyskawicznie podjął decyzję, żeby złożyć się do woleja i trafił w dziesiątkę. Bramka. I jest ostatni gwizdek i słychać radość kibiców drużyny gości. Bardzo cenna wygrana na wyjeździe. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wynik.